Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk. A co, dzień dobry. Zapraszamy Was na test najtańszej myszki, chyba jaka była na naszym kanale gamingowej, Genesis Krypton 200. Zaczniemy nietypowo od ceny tego gryzonia, bo jest ona zdecydowanie warta uwagi. 70 zł kosztuje Krypton 200, co bardzo zaskoczyła cena, który mówi, jak to, przecież to pudełko wygląda tak samo jak te myszki, które kosztują 200 zł u Genesisa. No a ta kosztuje 60 i po pudełku, tak jak mówisz, tego nie widać, bo jest niemal identyczny jak u myszek droższych, ale po zawartości zestawu już widać, bo jest biedna, w zasadzie minimalna, podstawowa, wymagana, czyli myszka, czyli instrukcja obsługi, czyli... To wszystko. No, to wszystko. Jak w tych droższych. Nie? Bo... Chociaż ślizgacze były... No, ale to rzadko już teraz też. Naklejka. No, naklejka. Tu jest. Tu nie ma... No, widzisz. No, ale w droższych były ślizgacze. I jako, że mamy za Sonem impas co do zawartości zestawu, a raczej opinii na temat zawartości zestawu, przejdę szybko do specyfikacji technicznej, która jest perfekcyjnie przygotowana. Będę czytał szybko. Kto nie chce, proszę znacznikiem czasu przewinąć do wyglądu zewnętrznego. Sensor optyczny, jeśli chodzi o jego rozdzielczość, to od 500 dpi do 6400 dpi. Maksymalną szybkość przetwarzania danych na poziomie 6000 fps. Maksymalną akcelerację na poziomie 22G. Maksymalną szybkość śledzenia 66 cali na sekundę. Szybkość raportowania od 125 do 1000 Hz, 6 przycisków programowalnych, długość przewodu 180 cm, no i wymiary samej myszki 124 na 67 na 41 mm, waży 77 gramów, czyli dość lekka, ale nie tak lekka jak te myszy, które mieliśmy takie w formie plastra miodu. No tak, tam poniżej 60 gramów schodziły. Tak jest, dodatkowo oprogramowanie jest, pokażemy nieco później, współpraca ze wszystkimi w zasadzie systemami i to, co w tej myszce dla mnie jest najważniejsze, czyli Silent klik, czyli ciche przyciski. Obejrzyjmy sobie mychę. Krypton 200 to myszka, no niemalże symetryczna, aczkolwiek nie do końca jest, odrobinkę inaczej wyżłobiona z jednej i z drugiej krawędzi. No i pod prawym kciukiem lewej ręki mamy dwa przyciski funkcyjne. Materiały, z których została wykonana, są powiedzmy, że matowe, ale jednak myślę, że po dłuższym użytkowaniu, szczególnie w cieplejsze dni, zostaną na niej odciski palców, a w przypadku takiej dłoni jak moja, czyli dłoni, która poci się mocniej, na pewno zostaną ślady. Miejmy nadzieję, że nie będzie się to tworzywo na górze zdrapywało, rysowało, bo to byłoby przykre, no ale nie oszukujmy się, mysz kosztuje 69 zł, więc można jej wybaczyć niemal wszystko. Przewód w nylonowym oplocie, zakończony zwykłym gniazdem USB, ale dobrze to wszystko jest tutaj zmontowane ze sobą, bo nie powinno akurat na tym elemencie się nic zepsuć. Dość sztywny kabel. Dość sztywny kabel, tak. No, trzeba będzie troszeczkę się nagłowić, żeby go ułożyć, ale dzięki temu będzie, myślę, bezpieczniejszy. Dwa przyciski. To jest fajne. To jest wszystko, co z nich możemy usłyszeć. Uwielbiam to. Cichy klik to jest moim zdaniem najlepszy wynalazek w myszkach. Do tego są całkiem precyzyjne, mimo iż są ciche. Nie słyszymy tego oczywiście, że naciskamy, ale ten klik jest dość dobrze wyczuwalny. Wystają troszeczkę ponad rolkę, tak jak w starych myszkach Razera było, że te przyciski zawsze nieco wystawały. Po środku nich właśnie rolka z też gumowaną, a raczej gumową taką fakturą na środku poszczerbioną, która ułatwi, a raczej zapewni pewniejszy chwyt. Dość dobrze chrobocze, fajnie można sobie wyczuć jej pracę i skonfigurować zresztą w aplikacji. Myszka jest oczywiście też klikana, tu już jest klik standardowy, głośny. Pod nimi przycisk zmiany, domyślnie przycisk zmiany DPI. Zmiana DPI jest również sygnalizowana. Tak, jest głośny, jest sygnalizowana zmianą koloru podświetlenia. Podświetlenie, które mamy na tyle myszki tylko, na górze nie ma nic. Logo Genesisa i taka listewka na dole, nazwijmy to, fajnie wygląda. Nie jest za bardzo nachalne, przyjemne te kolorki są i tam kilka dosłownie trybów podświetlania można w nich ustawić. No i dwa boczne przyciski, których no, raczej w przeglądarkach korzystam, w grach kiedyś też bindowałem, są bardzo dobrze wyczuwalne, ale też już głośne. Czyli tak naprawdę tylko dwa główne przyciski mamy w technologii cichego kliku, ale też są przyjemne. Nie ma tutaj takiego bardzo taniego plastikowego dźwięku ani skoku. A no w tej cenie to można było się tego tak naprawdę spodziewać. To prawda. Na spodzie myszy mamy trzy ślizgacze, nie ma zamiennych, ale tak jak mówisz, w tej cenie to absolutnie nie można tego było oczekiwać, a one wystarczą na tyle długo, żebyś mógł sobie kupić za pół roku czy za rok drugą taką za 60 zł, a myślę, że ona może spokojnie podziałać też dłużej, jeśli będzie tylko oczywiście odpowiednio użytkowana, nikt nie będzie nią rzucał o ścianę ani bił o biurko. Tyle z wyglądu, bardzo wygodna, tak jak wspomniałeś, dobrze leży na niej dłoni, tak, moja dość, i twoja. Jest dość długa, tak więc tym samym jest wygodna. Cała ręka prawie na niej spoczywa, u mnie no, troszeczkę oczywiście mam większą dłoń, więc tył jest za myszą, ale garb jest dość duży.
to widać zresztą. Widać. Tak, i na tym naprawdę dobrze będzie się układała i moja, i twoja ręka. No to zależy od chwytu, kto jaki oczywiście lubi, ale u nas jest w porządku. Ale ostatnimi czasy testowaliśmy myszki, głównie te lekkie z tym plastrem miodu i muszę przyznać, że do takich myszek wraca mi się miło. No one dużo lepiej trzyma się je w ręku. Wiadomo, że ta ręka bardziej się na nich będzie pociła, bardziej będzie widać brud, ale mimo wszystko uważam, że z takich myszek korzysta się dużo, dużo przyjemniej. Bardzo fajnym elementem, który mi się akurat bardzo spodobał, jest to drobne logo Kryptona na boku. Taki minimalny akcent, ale nadaje też troszeczkę charakteru. Wygląd mamy omówiony, bardzo w porządku, rzućcie okiem na aplikację. Do myszy dołączone zostało oprogramowanie. Niestety znowu jest to osobna aplikacja dla każdego modelu, tym razem Krypton 200, osobna instalacja. Na pierwszym ekranie wita nas profil pierwszy, czyli domyślny, z możliwością podstawowego przypisania funkcji do 6 przycisków. Możemy stworzyć 2 takie profile, oczywiście je zapisać i wczytać. W zakładce Advanced mamy troszeczkę więcej zaawansowanych opcji. Przede wszystkim mamy ustawienie sensitivity, czyli szybkości poruszania, zwiększenie precyzji myszy, to samo co w Windowsie. Mamy tutaj prędkość double clicka do ustawienia, rolling speed, czyli szybkość przewijania rolką myszki po prostu. No i konfiguracja poszczególnych progów DPI wraz z kolorem, którym ma być oznaczona. Na samym dole częstotliwość próbkowania odświeżania od 125 do 1000 Hz zgodnie ze specyfikacją. W sekcji LED mamy opcję ustawienia podświetlenia, które w tym momencie jest w trybie domyślnym, pełnym oczywiście, czyli podświetla się jej logo i pasek. I w takim, nazwijmy to, przechodzącym sobie z jednego koloru do drugiego, tak zwane prizmo. Możemy sobie oczywiście zmienić na kilka podstawowych trybów już tutaj zaprogramowanych. W tym momencie będą to oddychające, czyli takie delikatnie pulsujące. Widać to teraz na myszce, czy nie widać? O właśnie. Zmienia się kolor powolutku oddychając, że tak powiem, przygasa i włącza się następny. Wszystkiego oczywiście możemy sobie zmienić, również szybkość. Eksportuje się do samej myszy całkiem szybko i makra, które możemy sobie zaprogramować. Tutaj użytkownicy, którzy z makr korzystają, na pewno sobie z tym poradzą i wszystkie rzeczy możemy sobie tu zapisać. Prosta aplikacja. Szkoda tylko, że znowu do każdego sprzętu Genesisa trzeba instalować osobną. No i skoro aplikację mamy już za sobą, w aplikacji samej brakowało mi opcji skonfigurowania Lift of Distance, ale widocznie ta myszka po prostu sobie z tym nie radzi, co potwierdzają akurat moje wrażenia z grania. O ile precyzja samego układu jest wystarczająca dla, no nazwijmy to, większości początkujących graczy, czy tych średnio zaawansowanych, naprawdę do takich podstawowych gierek, nie mówię oczywiście o jakichś tam strategiach, bo to jest oczywiste, ale nawet do CS-a, czy do jakichś Call of Duty, czy do grania w FPS-y szybkie i dynamiczne, ale na niższym poziomie, takim, nie tam, że gdzieś już zawodowo, czy w jakichś turniejach, czy cokolwiek, to zaskakujące jest, że sensor w myszce za 69 zł wystarczy. Niestety jego największą wadą jest to właśnie, że ten Lift of Distance jest dość wysoki. Ja tego nie lubię, bo niestety, ale pracuję myszką często ją podnosząc, no i niestety ona, mimo już jest podniesiona nad biurko, no to idzie sygnał wciąż do komputera i troszeczkę mnie to rozstraja. Dzięki czemu, a w zasadzie przez co, dla mnie byłaby skreślona do gry w CS-a. Ja na moim wysokim, zaawansowanym poziomie, jak tam sobie osiągaliśmy, nie wiem, o szeryfę walczyliśmy ostatnio i tak dalej, to już by mi przeszkadzało, to już by było niedobre. Natomiast jeśli ktoś tam jest niżej w tych hierarchii, czy lubi nawet taki efekt, mi kiedyś, to osobiście nie przeszkadza. Kiedyś, no właśnie, nie wszystkim to przeszkadza, no to wtedy jest całkiem w porządku. Oczywiście ta precyzja jest raczej na tych niższych poziomach DPI, na maksymalnym, czyli 6400 DPI, to już jest bardzo dużo jakiegoś symulowanego sygnału. No nie polecam na tym grać. Zdecydowanie około 800 DPI, 1600 to są te poziomy, które ja najbardziej lubię. I na nich jest po prostu, moje ulubione słowo ostatnio? Nie wiem, najlepiej. Poprawnie. Poprawnie, dokładnie tak. Cały test jeden był ostatnio poprawny i ta myszka też w tej cenie jest poprawna. No akceleracja steczna, no, może odrobinkę gdzieś tam mi się pojawiło, ale nie jest to jakoś bardzo mocno upierdliwe.
jeśli chodzi o mysz, po prostu za 69 zł. Ale wracając do DPI, mając nawet rozbieżność, dajmy na to od 600 do 16 tysięcy, to ja w tym momencie, korzystając z Heista, ustawione mam 1600. Dokładnie, dlatego mówię, że to są te najbardziej popularne rozdzielczości. Jak przełączyłem przy nagrywaniu aplikacji na 16 tysięcy, to nie miałem. Później miałem problem, żeby wrócić z powrotem kursorem na to, żeby wrócić na swoją dotychczasowe ustawienie DPI, więc musiałem szybko się klikiem przełączać. Dokładnie, no wtedy po prostu trzeba bardzo niską czułość myszy ustawiać. Może się znajdzie ktoś, kto tak gra, ale raczej nie jest to, myślę, najlepsza metoda. Nie zgubiła się, to jest najważniejsze. Nie zgubiła mi się ani razu, nie uciekła, gdzieś nie zwariowała, a graliśmy na zwykłej materiałowej podkładce, co prawda dobrej, ale nie jest to jakaś tam nie wiadomo jaka droga rzecz. Na każdej materiałowej podkładce odnajdzie się, myślę, spokojnie, bez problemu. Do pracy biurowej też roleczka jest w porządku, przyciski boczne do przewijania stron również. No co można więcej chcieć za myszce za 69 zł z podświetleniem? No nic. Do tego możesz sobie zabindować makra, no to już jest zdecydowanie bardzo dużo w tej cenie. No i tam odrobinki, że tak powiem, konfiguracji możesz zapisać, wczytać profil. Nie. Za 69 zł nie mogę się do niczego w niej przyczepić. Ja w ogóle byłem w szoku, że ona tyle kosztuje. Ja pamiętam myszki ze swoich czasów za 69 zł. To były hykery. I te inne takie bardziej... Faktycznie. Kobra jest dobra. Tak. To wszystko było tak plastikowe, wyglądało festyniarsko, a tu naprawdę mamy elegancką myszkę za niewielkie pieniądze. No. Wielki szacun dla Genesisa, że i w takich kategoriach cenowych coś znalazł, bo poza tą kiepską lift off distance dla mnie i odrobinę mniejszą precyzją na wyższych DPI, no to tutaj nie można się niczego czepiać za 69 zł. Genesis Krypton 200 na kanale Git. Chcesz zaczynać przygodę z gamingiem, dobierasz sobie kształt myszki, chciałbyś sprawdzić może markę Genesis? Zdecydowanie polecam. Zobaczymy, jak będzie z trwałością tego gryzonia, bo to byłoby najważniejsze. Szkoda by było, jakby po 2 miesiącach przyciski przestały działać, science clicka, nie? No. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Genesis to jednak jest taka marka, może nie najdroższa, ale naprawdę stabilna i taka... No ty masz chyba silent clicka na teka, nie? Na teka i też działa do tej pory bez problemu. Ale to jest praca biurowa, ale tam też dużo klikam w sumie. Nawet więcej niż na CS-ie, bo to 8 godzin się klika. No. Klik, klik, klik. Jeszcze raz trochę dźwięku i żegnam się z Państwem. Z Wami dzisiaj Burzyk. Hudson. Do zobaczenia.